Hello! Welcome back to my channel! W filmiku, w którym pokażę Wam, co jem w ciągu dnia, to stay fit. Tak więc na śniadanie będę dzisiaj jadła wafle ryżowe z brązowego ryżu oraz czarnuszką, na które nałożę świeże liście szpinaku. Następnie nałożę hummus buraczany, w którym zakochałam się totalnie, i jest jeszcze smak curry, który jest równie przepyszny i oboje można dostać w Biedronce. Nałożę również jajecznicę, którą posypię czarnuszką, czyli tak, znowu czarnuszka, a miłym dodatkiem będą orzechy nerkowca oraz nasiona goi. Tak więc tak by się prezentował cały kształt. Jak dla mnie to pychota, a Wy proszę dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Idę teraz na spacer połączony z bieganiem, mimo że wolę właśnie zawsze biegać po obiedzie, tak bardziej pod wieczór, ale potem ma padać, więc no co zrobić, muszę się dostosować. Ja tak kocham ciepłe temperatury i tak, mam dalej i czapkę i szal. Wieje niemożliwie! Na obiad dzisiaj jest zupa pomidorowa, którą gotowała moja mama, a na drugie danie, uwaga, uwaga, znowu jajka, ale słuchajcie, te jajka pochodzą prosto od moich kurek, więc patrzcie jakie eko i bio, myślę, że już wszystko zrozumiałe. Więc do moich jajek dodam mozzarellę i miksu sałat, nie tylko szpinaku, tak jak rano, ale mam tutaj też rukolę. Dodam też kukurydzę. No i przykrywam pokrywką, zmieszam płomień i staram się cierpliwie czekać tyle ile trzeba, a nie powiem, czasami ciężko mi to przychodzi w kuchni. I patrzcie jak super się ciągnie ta mozzarella, jest zdecydowanie w takiej postaci stopionej dużo bardziej mi smakuje niż na surowo w sumie. A tutaj jabłko i marchewka, bez których dzień jest stracony. Serio, jem codziennie. A na kolację zjem sobie quinoę, którą gotuję owsianym. No bo właśnie śniadanie i obiad tak bardziej na słono, to teraz przyszła mi ochota na słodkie. I w tym też właśnie celu już tutaj przygotowuję daktyle, które dodam zaraz do quinoi. I będę gotować je razem, bo właśnie te daktyle się tak stopiły i dodały takiego fajnego, słodkiego i też no oryginalnego smaku. Dodam również cynamonu oraz trochę rodzynek. W sumie jak potem jeszcze wyszło w trakcie, to dodałam więcej cynamonu. No i gotowe, wykładam sobie tutaj do miski, ale postanowiłam, że wolałabym trochę tak bardziej wodnistą konsystencję, więc dodałam jeszcze trochę więcej mleka owsianego. A na dodatki przygotowałam tutaj migdały, suszone figi i banana. Według mnie przepyszna jest taka kompozycja tych wszystkich składników. A co do jeszcze quinoa, hummus ryżowej, wydaje mi się, że jest bardzo niedoceniana i muszę przyznać, że przeze mnie też przez długi czas była. Przypomniało mi się o jej istnieniu stosunkowo niedawno, ale za to teraz jem ją często i nawet warto to robić. W opisie link o właściwościach quinoa, która ma zastosowania i na słodko, i na słono. A ja z Wami w tym akcencie miłości żegnam się i jeżeli filmik Wam się podobał, to zostawcie proszę coś po sobie. Dziękuję, bye!